Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Rodzice Jezusa chodzili razem z Synem do Miasta Świętego. W taki sposób tworzyła się między nimi silna więź uczuciowa, ale też ta duchowa. Ponieważ chodzili razem, zdążali w tym samym kierunku, pragnąc osiągnięcia tego samego celu. Czas chodzenia razem, towarzyszenia sobie, wypełniał ich życie. Chodząc razem, byli dla siebie wsparciem, służyli sobie radą, słuchaniem wzajemnym. Byli szczęśliwi ze sobą. Ludzie, którzy źle się czują ze sobą, nie chodzą razem, lecz trzymają się oddzielnie. Można poznać siebie i drugiego. Z takiego poznania może zrodzić się potrzeba przebywania z drugim. Maryja i Józef szukali Jezusa wśród swoich krewnych. Tam go nie znaleźli. Nie zatrzymał się przy nich. Czasem na modlitwie robimy sobie założenia, podobnie jak w życiu, że ona powinna w sposób określony przebiegać i na taką głębię przeżyć mnie prowadzić, coś określonego i wymiernego w moje życie wnosić. A tymczasem nie odczuwamy głębi spotkania z Panem. Myśli idą do rodziny, znajomych. Ile razy analizujemy sytuacje z najbliższymi? Czy one pomagają, czy przeszkadzają pójść dalej w stronę Boga? Maryja i Józef poszli dalej szukając. Czasem trzeba powrócić do miejsc, w których już byliśmy, do przeżyć, które głęboko poruszyły nasze serca, aby odnaleźć Jezusa. Droga do Niego nie prowadzi jedynie w przód, ale też do tyłu. Tam, gdzie byliśmy, a nie spotkaliśmy Go. Być może kluczem do spotkania Jezusa jest ból serca. Ból otwiera serce, poszerza jego wrażliwość, umożliwia widzenie. W Maryi i Józefie był obecny ból serca. Szukają Jezusa, a On słucha uczonych w Piśmie. Dla Niego sprawy Ojca trwają, nic się nie zakończyło. Gdy medytujemy Słowo Boże, może pojawić się w nas ból serca. Człowiek robi niekiedy założenie, że modlitwa ma go wzruszać, napełniać, pocieszać. Tymczasem spotkanie z Bogiem może nie przynosić pięknych wzruszeń, lecz niesmak, rozczarowanie, zagubienie, strach, niepewność. Maryja nie szuka sama. Nie posłała Józefa, żeby znalazł Jezusa. Idą i szukają razem. Do radości przez ból. Dorastają do spotkania, które
napełni ich wielką radością. Myśleli, że jest wśród krewnych i znajomych. Myślenie jest drogą, jest podążaniem, jest rozwojem. Szukali tam, gdzie myśleli, że jest. Odnalezienie Jezusa łączy się z wejściem w Jego myślenie, a tym samym zdążanie do miejsc, w którym Go spotkamy. Wzruszające są słowa Maryi: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Nie wyrzut, lecz pytanie. Nie oskarżenie, lecz dzielenie się tym, czym żyli przez ostatnie 3 dni, a żyli bólem serca. Tenże ból otwiera na przyjęcie prawdy, że chodzi o Ojca, zawsze o Ojca. Nie rozumieli tego. Nowa przyczyna bólu. Syn bliski, a równocześnie daleki przez to, co mówi. Zgoda na szukanie Jezusa nierozdzielnie łączy się z bólem. Przebywanie z Nim łączy się z posłuszeństwem. Kochamy Go w bólu i w posłuszeństwie, jak Maryja i Józef.